Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jakiś czas temu przekonałam się, że nie potrafię rozpoczynać, więc nie będę rozpoczynać. Po prostu zacznę od razu mówić to, co chciałabym powiedzieć. Jest mi trochę ciężko, bo najtrudniejsze kazania to są kazania najprostsze. Przynajmniej dla mnie. Od jakiegoś czasu chciałam poruszyć temat, nie będzie to chyba zaskoczeniem, błogosławieństwa. Taki też tekst został przeczytany. Dlatego bardzo proszę, otwórzcie wszyscy razem ze mną tekst z Ewangelii Mateusza. Całość mogliśmy się już wsłuchać na początku tej części nabożeństwa, dlatego pozwolę sobie już nie czytać tego w całości, ale odpowiednie fragmenty. Na początek chciałabym może skupić się na okolicznościach, w jakich zostało to wypowiedziane. Wszyscy chyba wiem, to w ogóle jest jeden z najbardziej znanych fragmentów w Biblii, nie tylko wśród adwentystów, ale w ogóle wśród chrześcijan, wśród ludzi, którzy nawet nie uznają się za chrześcijan. To jest fragment Biblii naprawdę znany przez wszystkich, którzy żyją w jakiejś takiej kulturze chrześcijańskiej. Jest to fragment kazania na górze, o którym mieliśmy już też okazję mówić podczas lekcji. Mówiliśmy o byciu solą ziemi, mówiliśmy o byciu światłością świata, a teraz zastanowimy się nad słowami, które poprzedzały te obietnice czy zalecenia. Był to czas na początku misji Jezusa. Wtedy zebrały się tłumy. Później ludzie różnie reagowali na to, co Jezus mówił, ale w tym momencie rzeczywiście Pan Jezus był chyba najbardziej intrygującą postacią w tamtej społeczności. To nastąpiło krótko po chrzcie Pana Jezusa, które dla Izraela było wydarzeniem co najmniej interesującym. To było na początku nauczania Chrystusa, na początku Jego służby uzdrawiania, w momencie po powołaniu pierwszych uczniów. Więc pytanie, dlaczego zebrały się tłumy? Po pierwsze dlatego, że myślę, że można było Pana Jezusa uznać za, nie chciałabym się źle wyrazić, ale trochę za taką postać na świeczniku wtedy. To znaczy wszyscy byli ciekawi, do czego to dalej prowadzi. To nie była postać, której nikt wtedy nie znał, pomimo tego, że może nie było takich możliwości medialnych, jak mamy dzisiaj, ale jestem pewna, że wszyscy ludzie wiedzieli, że pojawiła się taka postać, która została ochrzczona. Podczas chrztu wydarzyły się nadnaturalne wydarzenia, która rozpoczęła nauczanie, która rozpoczęła uzdrawianie. Więc postać co najmniej niecodzienna. Wszyscy Żydzi oczekiwali Mesjasza. Wszyscy Żydzi oczekiwali osoby, która przyjdzie i wyzwoli ich z niewoli rzymskiej. Być może dlatego Chrystus wzbudził takie zainteresowanie. W momencie, kiedy całe tłumy zebrały się, żeby posłuchać Jego nauki na samym początku, zapewne większość tych ludzi oczekiwała takiego manifestu politycznego. Większość ludzi spodziewała się, że usłyszy przekaz o wartościach królestwa, które właśnie ma być ustanawiane. Królestwa izraelskiego, królestwa takiego politycznego. Być może w Chrystusie widzieli, z pewnością w Chrystusie widzieli przywódcę takiego królestwa, który poprowadzi Żydów w jakimś być może powstaniu żydowskim przeciwko Rzymianom, który poprowadzi Żydów do zwycięstwa, który ustanowi jakiś rodzaj władzy politycznej.
I wystąpienia na temat tej władzy zapewne się spodziewali. Każda osoba, która obejmuje władzę, nawet w dzisiejszych czasach, zazwyczaj rozpoczyna od tego, że przedstawia swoją wizję panowania, swoją wizję królestwa, swoją wizję państwa, wizję prawa. I Pan Jezus dokładnie od czegoś takiego zaczął, przy czym myślę, że to, co powiedział, spotkało się ze sporym zaskoczeniem, ponieważ nie rozpoczął od kwestii militarnych, nie rozpoczął od kwestii politycznych, nie rozpoczął od tego, czego ludzie mogliby oczekiwać w tym momencie, a z drugiej strony wcale nie powiedział ludziom, że oni oczekują nie tego. Tutaj nigdzie Chrystus nie neguje ich oczekiwań, nigdzie nie neguje ich wartości, nie rozpoczyna od tego, że wiecie co, ja wcale nie zrobię tego, czego wy ode mnie oczekujecie. Chrystus skupia się na czym innym. Chrystus pokazuje, jakie są prawdziwe wartości Jego Królestwa, a wszelkie wnioski dotyczące tego, czym jest to Królestwo, czego dotyczy i w jakiej sferze jest ulokowane, wszelkie takie wnioski pozostawia ludziom. Nie rozpoczyna tego, wiecie co, nie będzie żadnego powstania. Wiecie co, ja nie przyszedłem obalać żadnej władzy. To wszystko pozostawia trochę w domyśle, trochę w takiej sferze, w której ludzie sami mogą wyciągnąć wniosek, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Chrystus kreśli i maluje obraz tego prawdziwego królestwa, jaki przyszedł założyć. No więc jakie jest to królestwo? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Chciałabym podać tylko pewne swoje myśli, pewne inspiracje, bo gdybym chciała naprawdę tak bardzo dokładnie i dogłębnie każde z tych słów przeanalizować, no to myślę, że moglibyśmy tu siedzieć do przyszłego sabatu. Tak, taka głębia jest w tych słowach. Ale chciałabym tylko pokrótce kilka myśli, które być może będą inspiracją, które być może zachęcą też Was do poszukiwań i do odkrywania jeszcze większych wartości w słowach Jezusa, które tu zostały wypowiedziane. A więc jeszcze raz, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Istnieje taka pokusa, żeby te błogosławieństwa zestawiać, żeby różnice pokazywać między życiem ludzi wierzących i życiem ludzi niewierzących. Ale zwróćmy uwagę, że Pan Jezus mówi do narodu, który na religii buduje swoją państwowość, który jest nierozerwalnie związany z wiarą, nierozerwalnie związany z podążaniem za Bogiem. Pan Jezus mówi to do osób, które uznają Boga za władcę, za stwórcę. To jest skierowane do ludzi wierzących i religijnych. Przy czym warto zauważyć z całej tamtej historii, że pokora w takim znaczeniu, w jakim my ją dzisiaj rozumiemy, nie była wartością w tamtych czasach. W tamtych czasach osoba sprawiedliwa bardzo chętnie pokazywała, że jest sprawiedliwa. Jeśli spojrzymy na przypowieść o faryzeuszu i celniku, którzy się modlą, większość ludzi w tamtym czasie jako przykład podałaby faryzeusza, który nie ma sobie nic do zarzucenia, bo to znaczy, że on musi być bardzo święty, skoro nie ma w sobie nic do zarzucenia. Taka wartość w tamtym czasie była. A Pan Jezus mówi, że nie, że Królestwo Niebios jest skierowane do osób, które właśnie znalazłyby w sobie coś do zarzucenia, które widzą swoje niedostatki i mają tego świadomość. Izrael w stosunku do narodów ościennych miał niesamowite poczucie wyższości. Oni wiedzieli, że są ludem wybranym przez Boga i w tym upatrywali swoją wartość. Do tego stopnia, że nie widzieli w sobie żadnych grzechów, nie widzieli w sobie żadnych problemów, bo uznawali się za naród wybrany przez Boga, za naród wspaniały, za naród sprawiedliwy. Pan Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni ludzie, którzy widzą, że czegoś im brakuje, że mają problem, że są po prostu biedni. Tacy ludzie są, dla takich ludzi skierowane jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I po raz kolejny, smutek to nie jest coś, do czego chcielibyśmy dążyć, smutek nie jest wartością, a jednak gdybyśmy mieli przeciwstawić smutek takiej pogoni za rozrywką, takiej
beztrosce, bezmyślności, która często wiąże się z takim, wiecie, radosnym życiem pełnym właśnie rozrywek, to jednak to smutek ma w takim znaczeniu wartość. Smutek nad tym, co wokół nas bardzo często się dzieje. Smutek nad tym, co w nas bardzo często się dzieje. Pewna powaga, pewien żal za grzechy, który odczuwamy, kiedy zestawimy to z tym, jak powinno być. Pan Jezus mówi, osoby, które bezrefleksyjnie idą przez życie, które nie zastanawiają się nad tym, czy coś w nich wymaga zmiany, czy które nie zastanawiają się nad tym, co czują wokół ludzie, którzy cierpią, takie osoby mają tylko to. Natomiast osoby, które rzeczywiście się smucą, one mogą oczekiwać pocieszenia. One mogą oczekiwać na coś, co naprawdę przyniesie im coś więcej. I to oczekiwanie jest znacznie bardziej cenne niż taka chwilowa rozrywka, chwilowy śmiech, chwilowe dobre samopoczucie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I znowu, ziemia dla tamtych ludzi znaczyła coś zupełnie innego niż dla nas dzisiaj. Dla narodu izraelskiego obietnica ziemi to była podstawa przymierza między nimi i Bogiem. Pan Bóg powołał Abrahama, powołał Mojżesza, żeby wprowadzić ich do ziemi obiecanej, żeby wprowadzić cały naród do ziemi obiecanej. Ziemia w tym znaczeniu, posiadanie ziemi, to jest spełnienie wszystkich Bożych obietnic. I wydawałoby się, że taką szansę mają osoby waleczne. Wiecie, widzimy Jozuego, który prowadzi cały naród, tak? Wydawałoby się, że żeby posiąść tę ziemię obiecaną przez Boga, trzeba być naprawdę takim przebojowym, pełnym siły, energii, działania, aktywności. A Pan Jezus znowu zupełnie odwraca tę wartość i mówi, że błogosławieni są cisi, bo to oni posiądą tę ziemię. To osoba cicha i pokorna może odziedziczyć obietnicę. I wcale nie trzeba silić się na nie wiadomo jakie waleczne czyny, żeby móc osiągnąć to, co Pan Bóg obiecał. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. W zestawieniu z takim nastawieniem, że w zasadzie wszystko jest dobre, co komu odpowiada, tutaj Pan Jezus pokazuje, że największą wartość ma głód sprawiedliwości. Wiecie, nie jakaś taka lekka potrzeba. Głód i łaknienie sprawiedliwości. Kiedy sprawiedliwość staje się tym, czego człowiek naprawdę potrzebuje, co naprawdę ceni, do czego naprawdę dąży. I co ciekawe, zastanawiałam się, dlaczego Pan Jezus nie powiedział błogosławieni sprawiedliwi, ale błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości. Pan Jezus wskazuje tutaj, że po raz kolejny, że nie chodzi o to, żeby człowiek uznał siebie za sprawiedliwego i wtedy, żeby był szczęśliwy, ale szczęśliwa osoba to taka, która potrzebuje sprawiedliwości. I w sobie, w swoim sercu, która widzi tę potrzebę i szuka i dąży do tego i która chciałaby tej sprawiedliwości wokół siebie, która nie poprzestaje na wysokiej samoocenie i nie poprzestaje na takim relatywizmie moralnym, że wszystko jest dopuszczalne, jeśli tylko nikogo nie krzywdzimy, ale która naprawdę szuka drogi do takiej prawdziwej, świętej, Bożej sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. O tym mówiliśmy też na lekcji, bo wielokrotnie miłosierdzie może wydawać się naiwnością. Wielokrotnie osoby miłosierne widzielibyśmy jako takie, które dają się wykorzystywać, które pozwalają innym na wyciąganie czegoś od siebie, które tak nie do końca rozsądnie rozdają to, co mają. Pan Jezus mówi, to jest wartość. Takie osoby nie muszą martwić się tym, że dały za dużo, ponieważ one, kiedy będzie potrzeba, te osoby mają zapewnioną pomoc. Te osoby nie zostaną na lodzie nigdy. Takie osoby są szczęśliwe. Nie muszą się o nic martwić. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I tutaj znowu, wiecie, jeśli mogę tak powiedzieć, to w tamtych czasach w modzie była czystość, ale czystość rytualna.
To znaczy był cały szereg przepisów, jak zachować taką fizyczną, cielesną czystość religijną. Czego nie wolno dotykać, z kim nie można przebywać, kiedy należy jakichś rytualnych obmywań dokonać. To wszystko miało ogromne znaczenie. Był szereg zasad, szereg przepisów, których należało przestrzegać, żeby być czystym. Przy tym mało kto zwracał uwagę na tę wewnętrzną czystość, na to, co powinno być w środku człowieka. Chrystus wielokrotnie zarzucał faryzeuszom, że z zewnątrz jest wszystko w porządku, a we wnętrzu jest naprawdę wiele nieczystości, których nikt stamtąd nie usuwa, których nikt nawet nie zauważa. I Chrystus mówi o tym, że to, co w środku, jest znacznie ważniejsze, bo czyste serce to jest cecha Boża. To jest, wiecie, bo czystość religii, w tamtych czasach nieczystość taka fizyczna, nieczystość zewnętrzna, w pewnych momentach oddzielała na przykład ludzi od dostępu do służby świątynnej albo od dostępu do kapłana, powiedzmy. Ze względu na nieczystość jakąś taką fizyczną, rytualną można było być chwilowo wykluczonym ze społeczeństwa, powiedzmy, nie móc pewnych obrzędów dokonywać. Pan Jezus mówi, że nie chodzi o obrzędy, ale chodzi o zbliżenie się do Boga, o oglądanie Boga w tym wszystkim, czy w ofiarach, czy poprzez wszystkie te przepisy świątynne. Chodzi o to, żeby być bliżej Boga, a żeby być bliżej Boga, należy skupić się na tym, co w środku, na czystym sercu, które wynika i łączy się w taki wyjątkowy sposób właśnie z bliskością Boga. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. I tutaj znowu z jednej strony mielibyśmy takie światowe wartości, czyli władzę, siłę, możliwość decydowania o czymś po swojemu, możliwość narzucania komuś swojej woli. I znowu Izraelici dążyli do tego. Dążyli do tego, żeby panować nad poganami, dążyli do tego, żeby udowodnić Samarytanom, że to oni mają rację. Dążyli do tego, nie do tego, żeby wokół była atmosfera nieba, ale do tego, żeby udowodnić swoją rację. A Pan Jezus znowu pokazuje, że to jest zupełnie na odwrót. Że błogosławieni są ludzie, którzy wokół rozsiewają atmosferę pokoju. Którzy pokazują innym atmosferę nieba, którzy przybliżają ich do tego. Nie w taki sposób agresywny, który ma na celu przekonanie innych, udowodnienie im, zgnębienie ich i w ten sposób uargumentowanie, że to właśnie ja ci nie mylę, że to ja mam rację. Ale wartością w tym znaczeniu jest wlewanie pokoju do serc. Przekazywanie tego, co sami widzimy w Bogu i co sami otrzymaliśmy od Niego. I wreszcie, co najbardziej może zaskakiwać, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. W tamtych czasach za osoby pretendujące do Królestwa Niebios uznawano osoby, które w oczach wszystkich wokół są święte. Za takie osoby święte uważali, no w większości to byli faryzeusze uczeni w piśmie, którzy wyglądali tak, jak ustalili, że należy wyglądać, którzy zachowywali się tak, jak wspólnie ustalono, że należy się zachowywać. A Pan Jezus wskazuje na to, że ponad tym, jak oceniają nas wszyscy ludzie wokół, jest ocena Boża. I nawet jeśli wszyscy wokół uważają, że się mylimy, ale Pan Bóg daje nam właściwą ocenę, to jest dużo bardziej znaczące i to daje dużo większe szczęście. Radujcie się i weselcie, bo albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I ten ostatni werset pokazuje nam, że rzeczywiście wszystkie te wartości, które Pan Jezus pokazuje, wszystkie te wartości znajdowały swoje odzwierciedlenie w życiu proroków. I wszystkie te wartości mają znaczenie w Królestwie Bożym, ale nie mają większego znaczenia w takich ludzkich królestwach, nawet opieranych na religii. Pan Jezus pokazuje, że to, co jest niebiańskie, to, co jest święte i to, co jest Boże, nijak nie ma się do tego, co ludzie uznawają za wartość i autorytet. Chciałby się powiedzieć, drogi Boże nie są drogami ludzi. I czytając wszystkie te błogosławieństwa, wiecie, mamy różne charaktery i niektórym z nas jedne łatwiej przyszłyby niż drugim.
Ale czytając te, które przyszłyby nam najtrudniej, moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego Pan Jezus wskazuje taką ścieżkę? Dlaczego wskazuje takie usposobienie? Dlaczego powołuje nas do tych rzeczy? I najciekawsze jest właśnie to słowo błogosławieni, które pada za każdym razem. W tekście oryginalnym tam jest słowo szczęśliwi. Szczęśliwi ubodzy w duchu, szczęśliwi, którzy się smucą, szczęśliwi cisi. Bardzo często te cechy widzielibyśmy jako cechy ludzi nieszczęśliwych. Zwłaszcza to smucenie się w moim przypadku. Bardzo często taką osobę cichą, miłosierną, pragnącą sprawiedliwości nie wiązalibyśmy tego z jakimś takim poczuciem szczęścia, z radością z życia, z satysfakcją z życia. A Pan Jezus mówi, moje królestwo, które ja wam ofiaruję, jest właśnie takie i to jest królestwo szczęścia. I to jest niesamowite, że Pan Jezus swoje takie oficjalne nauczanie, takie swoje exposé, moglibyśmy powiedzieć, w tym momencie omawia właśnie szczęście człowieka. Nie zaczyna od tego, jakie człowiek ma obowiązki względem innych ludzi. Nie zaczyna od tego, jesteście grzesznikami. Pan Jezus na początku mówi, zależy mi na waszym szczęściu, a wy to szczęście w ogóle nie, wy w ogóle nie rozumiecie, co wam przyniesie szczęście. Zależy mi na waszym szczęściu i zobaczcie, w czym ono tkwi. Wiecie, jesteśmy stworzeni przez Boga i bardzo często zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, do czego zostaliśmy stworzeni. A Pan Bóg wie, co człowiekowi daje szczęście. Jeśli przeczytamy każdą z tych cech, z tych każdy element tego usposobienia, które przedstawia Chrystus, to wszystko znalazło realizację w Jego życiu. Chrystus nie działał na zasadzie, że mówił co innego, a później Jego życie wyglądało inaczej, tylko to, co tu jest wygłoszone, znalazło pełną i doskonałą realizację w całym życiu Chrystusa. Pan Jezus wiedział, o czym mówi. I dlatego mógł z całym przekonaniem powiedzieć wszystkim swoim słuchaczom, że właśnie takie życie daje szczęście. Że właśnie takie życie przynosi człowiekowi prawdziwy pokój w sercu, którego nie przyniesie zabieganie o poklask u ludzi, którego nie przyniesie władza nad innymi, którego nie przyniesie bycie sławnym, głośnym, popularnym, ale właśnie bycie cichym, bycie miłosiernym, bycie często zasmuconym. To w jakiś niesamowity sposób wiąże się ze szczęściem. Dla Izraelitów w tamtych czasach obietnice błogosławieństw nie były czymś niecodziennym. Jeśli otworzymy Stary Testament, Pan Bóg naprawdę w niesamowity sposób cały czas przypomina o błogosławieństwach, które mogą być udziałem ludu wierzącego. Chciałabym, żebyśmy otworzyli wspólnie 5 Księgę Mojżeszową, 28 rozdział. Tam to jest chyba taki spis błogosławieństw w jednym miejscu, taka pigułka, chcielibyśmy powiedzieć, która zawiera naprawdę niesamowite obietnice. Pozwolicie, że będę czytać od wersetu 1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twojego bydła, miot Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego i chodził Jego drogami. Zachęcam do przeczytania całego tego rozdziału, bo tam jest jeszcze wiele więcej błogosławieństw. I Pan Bóg to wszystko obiecuje ludziom, tylko ludzie odnieśli to tylko do tu i teraz. Jeśli przeczytali, że Pan Bóg będzie błogosławił wejście, wyjście, kosz i dzieże, to stwierdzili, że jedynym dowodem na bycie blisko Boga
Jest majątek, powodzenie i sukces tu i teraz, w tym życiu. Wiecie, bardzo wiele tych obietnic, które Pan Bóg dał w Starym Testamencie, Żydzi odnosili tylko do fizycznych błogosławieństw, tylko do tego, co materialnie można zdobyć. Pan Jezus znowu pokazuje w błogosławieństwach, które On wymienia, że jest coś dużo więcej niż to, co mamy tutaj. Pan Jezus pokazuje, że poza tymi błogosławieństwami, których jesteśmy w stanie doświadczyć w obecnej chwili, których jesteśmy w stanie doznać aktualnie, jest jeszcze wiele więcej wartościowych rzeczy, które Bóg jest w stanie zaoferować swoim dzieciom. I to są rzeczy wieczne, to są rzeczy trwałe, to są rzeczy, które się nie zmieniają. To jest Królestwo Niebios, oglądanie Boga, bycie Synem Bożym. To są rzeczy, które przynoszą znacznie więcej szczęścia niż to, na czym ludzie skupili się, przeczytawszy kilka obietnic poprzednich. Pan Jezus pokazuje, że Bóg chce dać naprawdę znacznie więcej człowiekowi. Bóg chce dać siebie. Bóg chce dać swoją bliskość, swoją obecność i prawdziwe, wewnętrzne, stałe szczęście człowieka. Nie jakieś chwilowe radości, które trwają i znikają. Wiemy, jak to jest w naszym życiu. Ale coś, co jest niezmienne, co jest wieczne i co wypełnia te najbardziej intymne miejsce w sercu. Właśnie to jest w stanie Bóg zaoferować człowiekowi. Kolejna rzecz jest taka, że Pan Bóg nie skupia się tylko na tym, co teraz, ale pokazuje, że te wszystkie błogosławieństwa i całe poczucie szczęścia tkwi w tym, na co dopiero czekamy i co osiągniemy. I chyba wiemy wszyscy z własnego doświadczenia, że niejednokrotnie to, co ma przyjść, daje nam w tej chwili więcej radości niż w momencie, kiedy to osiągamy, prawda? To, na co czekamy, to już daje nam radość. I Pan Jezus pokazuje, tak, nawet kiedy się smucisz teraz, możesz czerpać z tego szczęście, bo możesz mieć świadomość, że ja Cię pocieszę, że ja będę blisko Ciebie i że dzięki temu, że jesteśmy razem, to nie będzie trwało cały czas, bo Twój smutek może zostać zamieniony w radość. I co najbardziej uderzyło mnie w tym fragmencie, to, że to błogosławieństwa nie są przedstawione jako nagroda za realizowanie tych cech w życiu. To nie jest tak, że jeśli osiągniesz odpowiedni stopień ubóstwa duchowego, jeśli będziesz odpowiedni czas się smucił, jeśli będziesz wystarczająco cichy i moglibyśmy wszystkie te cechy wymieniać, wtedy osiągniesz szczęście, bo sobie na nie zapracujesz. Wręcz przeciwnie. Pan Jezus poprzez te obietnice, które następują po błogosławieństwie, pokazuje, że to wszystko tkwi w Nim. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo oni nie muszą sobie zapracować na Królestwo Niebios, bo oni otrzymują je w darze. Błogosławieni, którzy się smucą, bo oni nie muszą wykrzesać z siebie jakiejś iskry radości i znaleźć pocieszenia gdzieś w świecie, ale oni mogą oczekiwać na pocieszenie, które wynika z zapewnienia Bożego, które jest obietnicą Chrystusa. Błogosławieni cisi, albowiem ta ziemia, która jest im obiecana, nie wynika z ich zabiegań, z ich trosk, z ich ciężkiej pracy, ale to jest Boża obietnica, która może zrealizować się w ich życiu. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, znowu, bo oni mogą wierzyć, że tę sprawiedliwość otrzymają od Boga, że to ich łaknienie, to ich pragnienie zostanie nasycone, zostanie zrealizowane, że to Pan Bóg jest w stanie dać im tę sprawiedliwość, której oni nie są w stanie sami z siebie osiągnąć. Błogosławieni miłosierni, bo znowu oni mogą liczyć na pomoc kogoś, do kogo należy wszystko. Mogą liczyć na niesamowitą troskę ze strony Pana Boga, na opiekę z Jego strony, na pomoc naprawdę w każdej potrzebie. Nie muszą zawzięcie wszystkiego, co mają, zabierać dla siebie, żeby im czegoś nie zabrakło, bo Pan Bóg naprawdę jest w stanie zapewnić wszelkie środki dla nich i spełnić wszelkie ich potrzeby. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I tutaj znowu, to czyste serce i to oglądanie Boga jest znacznie więcej warte niż takie staranie się zapewnienia sobie czystości samemu. Czyste serce daje znacznie więcej łask niż
to, co człowiek jest w stanie wypracować i to, co jest w stanie dokonać w całym swoim życiu. Świętość, którą Pan Bóg daje, to jest świętość oglądania Boga, a nie taka świętość formy, którą zachowujemy. Błogosławieni pokój czyniący. I tutaj znowu, nie musimy starać się o panowanie nad światem, żeby ktoś uznał naszą wartość, żebyśmy sami uznali naszą wartość, ale czynienie pokoju i promowanie takiej atmosfery nieba wokół siebie, jesteśmy w stanie to zrobić, dlatego że Pan Bóg nazywa nas swoimi synami i że to nam obiecuje. W tym tkwi nasza wartość, w tym tkwi nasz autorytet. Nie musimy zabiegać o to przemocą, agresją, nie wiadomo czym, bo Pan Bóg już nam to daje. Wszystkie te rzeczy, które tu są wymienione, Pan Bóg nam daje. A wreszcie nie musimy pytać wszystkich wokół, jaką drogą mamy podążać, ponieważ Pan Bóg wie, jaką drogę dla nas przeznaczył. Nawet kiedy wszyscy wokół wydają się być przeciwni temu, co Pan Bóg nam przeznaczył, to i tak znacznie większą wartość ma Jego ocena, Jego opinia, Jego droga, ponieważ to On prowadzi nas w miejsce, w którym będziemy naprawdę szczęśliwi. Nawet jeśli będziemy prześladowani, ale Pan Jezus gwarantuje, że jednak szczęśliwi. Prowadzi nas właściwą drogą, dlatego może powoływać nas do radości, do weselenia się. Bo wiecie, Pan Bóg nie wymienia tych wszystkich cech po to, żeby nas pognębić. Żeby teraz było nam w życiu tak ciężko, tak smutno, żebyśmy tak mało rzeczy mieli, bo wszystko rozdamy ludziom wokół. Pan Bóg naprawdę powołuje nas do szczęścia. Do niesamowitego szczęścia. Do takiego szczęścia, którego człowiek nigdy by nie wymyślił. Takiego szczęścia wewnętrznego, stałego, wreszcie do życia naprawdę w wiecznym szczęściu u Jego boku. Wszystko, co Bóg zrobił dla człowieka, skierowane jest na dobro człowieka i na jego szczęście. Wszystkie zasady, które Pan Bóg przekazał człowiekowi, skierowane są na jego dobro i szczęście. Pan Bóg wie, że jest takie miejsce w sercu człowieka, w którym tylko w obecności Bożej jest takie miejsce w sercu człowieka, które tylko Bóg może wypełnić. I tylko wypełnienie tego miejsca daje pełnię szczęścia. Taką, wiecie, absolutną pełnię, że już nic nie da się tam wepchnąć, całkowitą. I na koniec chciałabym jeszcze przeczytać tekst z Księgi Jeremiasza. To jest 17 rozdział Księgi Jeremiasza. Przeczytam wersety 7 i 8. Księga Jeremiasza, rozdział 17, wersety 7 i 8. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Jeśli zaufamy Bogu we wszystkich tych aspektach, które tam zostały wymienione, jeśli zaufamy Bogu, że On się zatroszczy o nas, że On nas uświęci, że On da nam sprawiedliwość, że zadba o wszystkie nasze potrzeby, że poprowadzi nas swoją prawdziwą drogą, to chyba nie ma sytuacji w tym życiu, która mogłaby nas unieszczęśliwić. To chyba nie ma sytuacji, która mogłaby nam odebrać pokój w sercu. Dlatego przeczytam jeszcze raz. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Amen.